imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najmilsi, w naszym życiu duchowym wystawieni jesteśmy na różnego rodzaju pokusy. Jedną z tych pokus jest pragnienie służenia Bogu i światu. Święty Ignacy z Loyoli przedstawia nam to pod obrazem dwóch rodzajów wojsk, dwóch sztandarów, z tą różnicą, że zaciągamy się do jednej z armii, a bowiem chcieć służyć Bogu i światu jest rzeczą wręcz niemożliwą. Pierwszy sztandar, pod którym możemy stanąć, to armia Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, naszego prawowitego władcy, tego, który jest naszym Stwórcą i ma wszelkie prawa do nas. On nas stworzył, moi drodzy. On nas wykupił swą najdroższą krwią przelaną na ołtarzu krzyża. To On ma prawo do niepodzielnej naszej miłości. Drugi sztandar to sztandar piekielny. A wodzem buntownik, szatan, który pragnie zguby naszej i pragnie, abyśmy w wieczności byli ludźmi nieszczęśliwymi. Nieszczęśliwymi, tak jak on sam jest nieszczęśliwy, będąc w piekle. Zdawałoby się, że z naszych piersi, z naszych serc wydobywa się radosny, a zarazem odważny okrzyk. Któż jak Bóg? Ten okrzyk, który wypowiedział Archanioł Michał, właśnie patrząc na bunt, na niewierność swojego bliźniego, czyli anioła Lucyfera, który powiedział, że nie będzie służył. I zdawałoby się, powtórzmy, że z naszej piersi taki okrzyk, jak Michał Archanioła, rozlega się. Któż jak Bóg? Ale jeżeli spojrzymy na nasze życie, moi drodzy, jakże często w nim jest. Wiele z tego non serviam, że nie będę służył, że chcę służyć trochę światu, trochę Bogu, a właśnie taką postawę piętnuje nasz Zbawiciel. Gdyż Pismo mówi wyraźnie, żebyś był gorący albo zimny, nie letni. A w naszym życiu, moi drodzy, dominuje ta postawa właśnie letniości, że chcemy służyć trochę Bogu i trochę służyć mamonie. A to jest wręcz rzeczą, jak wspominaliśmy, niemożliwą. Takie usposobienie duszy, w którym żyjemy w takim rozkroku, jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bowiem możemy łatwo popaść w oziębłość, być właśnie letnimi, takimi, których Pan Jezus mówi, że wyrzuci ze swoich ust osoby letnie. Czyli osoby jakie, moi drodzy? Osoby nijakie tak naprawdę. Nijakość, ile tego jest w naszym życiu. Miernoty, przeciętności. To są właśnie osoby letnie. Mierne, przeciętne. I tego właśnie jest bardzo dużo, jeżeli spojrzymy na nasze życie, takiej właśnie postawy. Bardzo często ona właśnie nam towarzyszy. Eklezjastek mówi mocne i słowa, które są wręcz groźbą wobec nas. Mówi tak. Biada człowiekowi dwoistego serca. Serce, które chodzi dwoistymi drogami, nie będzie miało szczęścia. Właśnie takie serce. Dlaczego takie serce nie będzie miało szczęścia? Bo jest sercem podzielonym. Serce podzielone nigdy nie będzie sercem szczęśliwym. Człowiek, który jest wewnętrznie, żyje w wewnętrznej sprzeczności, nie może być człowiekiem szczęśliwym. Miłość nie jest czymś, co można podzielić. Kocha się Pana Boga albo kocha się świat, jego ułudy. A tak naprawdę za tym wszystkim stoi kosmata ręka czarta piekielnego. Nie oszukujmy się, tak to właśnie wygląda. Często, moi drodzy, zdawałoby się, że nie wiemy, skąd w naszym życiu tyle smutku, brak radości w naszym życiu. A mistrzowie duchowni mówią wyraźnie,
że jeżeli brakuje w twoim życiu radości, pokoju, czy tego wszystkiego, o czym mówi w dzisiejszej lekcji, co jest owocami ducha właśnie, mówi święty Paweł, to wynika to najprawdopodobniej z lekceważenia grzechów powszednich. Czasami w rozwoju naszym duchowym możemy to wziąć za pewną oschłość, ten brak radości. Kiedy Bóg rzeczywiście osobom postępującym w życiu duchowym zabiera duchową słodycz, żebyśmy kochali Boga nie tylko dlatego, że daje nam, nazwijmy to w cudzysłowie, duchowe cukierki, ale żebyśmy kochali Go dla Niego samego. Jeżeli takim jesteśmy, taką oschłością obdarzeni, to dobrze. To znaczy, że postępujemy w życiu duchowym. Ale nie, przeciwnie. Zazwyczaj jest tak, że brak radości wynika właśnie z tego, że lekceważymy, przyzwyczajamy się do grzechów powszednich, tak zwanych lekkich grzechów. Ale czy możemy powiedzieć tak naprawdę, że grzech jest lekki jakiś? Czyż obraża nieskończony majestat Boży? Oczywiście te grzechy, tak zwane lekkie czy powszednie, nie niszczą w nas życia Bożego, łaski uświęcającej, ale lekceważone wiemy, te grzechy, do których się przyzwyczajamy, prędzej czy później prowadzą zresztą do grzechów ciężkich. I właśnie stąd mało często w naszym życiu radości, i nie jest to przejawem oschłości, która jest przejawem postępu w życiu duchowym, ale właśnie lekceważenia grzechów powszechnych. Stąd, jeżeli mało radości, mamy odpowiedź, którą dał nam właśnie przed chwilą Eklezjastyk. Bo mało albo zgoła nic nie robimy sobie z drobnych niewierności wobec Pana Boga. Stąd tych mało radości. Człowiek nie może mieć podzielonego serca, nie może służyć Bogu i mamonie, bo właśnie to jest przyczyną jego smutku. Jego smutku. Apostoł Jakub pisze, przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Pana Boga. Jak światło z ciemnością nie da się połączyć, jak nie da się połączyć ze sobą, moi drodzy. Bóg, który jest światłością, z księciem ciemności. Tak nie da się pogodzić miłość świata i miłość Pana Boga. Nie da się tego pogodzić. Prorok Eliasz wyraził to takimi słowami. Tę postawę, która właśnie chce pogodzić miłość świata i miłość Pana Boga, takimi słowami. Pókiż będziecie chromać na dwie strony, jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal jest, idźcie za Nim. Nie można chromać na dwie strony. A jakże często chromamy na dwie strony. Cóż znaczy chromać w języku staropolskim? To być kulawym. Być człowiekiem, który nie potrafi się poruszać jak należy w życiu duchowym. Oczywiście chodzi tutaj o chromanie natury duchowej. Stąpamy, raz chcemy być ze światem, raz z Panem Bogiem. Tak często w naszym życiu się dokonuje. Dotyczyło to, te słowa, które wypowiadał prorok Eliasz, dotyczyły narodu wybranego. Dotyczą nas, każdego z osobna. Dotyczą także nas, naszej wspólnoty narodowej. Może dotyczyć to wspólnoty taką, jaką chociażby jest rodzina. Widzimy, że te niebezpieczeństwo, tego chromania duchowego, raz z Baalem, raz z Panem Bogiem, a de facto, jeżeli czasami z Baalem, to tak naprawdę tylko z Nim, grozi nam w każdej sferze, jak mówię, i indywidualnej, i zbiorowej, jakże to właśnie obserwujemy w sferze zbiorowej w przypadku naszej ojczyzny, moi drodzy, która coraz bardziej przechyla się na stronę Baala. Niestety, to smutne. Jutro przeżywamy uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Niedawno słuchałem kazań, pięknych kazań arcybiskupa Józefa Teodorowicza, wielkiego polskiego patrioty pochodzenia ormiańskiego, arcybiskupa katolickiego obrządku ormiańskiego we Lwowie, przed pierwszą i w okresie międzywojennej, wybitnego kaznodziei. On właśnie te tematy poruszał,
że nie możemy służyć Bogu i Baalowi naraz, bo tak naprawdę będziemy służyć tylko Baalowi. Ale ktoś zapyta, co mam konkretnie czynić w moim życiu? Co robić, aby być szczęśliwym? Trzeba zaciągnąć się pod właściwy sztandar. A tym sztandarem jest oczywiście sztandar naszego Zbawiciela. Trzeba wejść na służbę Boga. Służba owa jest na początku naszego życia duchowego wręcz wstrętna naszej naturze. Dlaczego? Dlatego, że sprzeciwia się jej naturze zepsutej przez grzech, która pragnie przyjemności. Pragniemy przyjemności. A właśnie wejście pod sztandar naszego Zbawiciela wymaga od nas ofiary, wymaga od nas wyrzeczeń, a tego się boimy, od tego, moi drodzy, uciekamy. Ale przecież dobrze wiemy, że jeżeli spojrzymy na nasze życie, wszystko, co wartościowe odkryliśmy w naszym życiu, co osiągnęliśmy z łaską Bożą w naszym życiu, przyszło nam niełatwo. A cóż dopiero mówić o najcenniejszej perle, jaką jest Bóg w naszym sercu, czyli łaska uświęcająca i życie wieczne w niebiosach, czyli niebo. To jest perła najcenniejsza. Nie da się jej przecenić, nie da się nic postawić ponad nią. Naszym właściwym zadaniem tu na ziemi, z którego potem wieczne szczęście samo przez się wypływa, jest chwała Boża, moi drodzy. Po to zostaliśmy stworzeni, aby chwalić Pana Boga. Nie po to, żeby żyć przyjemnie, łatwo i przyjemnie, tak jak nam niższa nasza natura podpowiada. Jeżeli tak nam natura podpowiada niższa, jeżeli idziemy za tym, to idziemy w stronę mamony, to idziemy na służbę świata, czyli tak naprawdę na służbę czarta przeklętego w naszym życiu. Tak naprawdę na jego służbę wtedy wchodzimy. Ta ofiara ma się dokonać przez poddanie się bez zastrzeżeń świętej woli Boga, jakąkolwiek ona jest, nawet jeżeli jest dla nas trudna i niezrozumiała, poddanie się Jego zwierzchności. Teraz łatwiej zrozumiemy słowa, które stawiamy na początku dekalogu, 10 przykazań, kiedy Bóg powiedział tak, jam jest Pan Bóg Twój, jak czytamy w Księdze Wyjścia, jam jest Pan Bóg Twój. Zostaliśmy bowiem stworzeni dla chwały Bożej. Bez tej chwały, która wypływa z ofiary, stąd ofiara jest dzisiaj najbardziej znienawidzonym słowem. Heretycy też jej nienawidzili. Ofiara. Nie, nie ofiaruj się. Nie, nie ofiaruj. Żona nie ofiaruje się dla męża, mąż dla żony, nie wiem, rodzice dla dzieci, rządzący dla tych, którzy są rządzeni. Bez tego ducha ofiary umieramy po prostu. Bez tego ducha ofiary, zacznijmy od tego, nie byłoby zbawienia świata, gdyby Chrystus nie ofiarował się za nasze, dla naszego zbawienia, dla chwały Ojca i dla naszego zbawienia. Nie byłoby dla nas żadnego ratunku. Wszyscy jak ta masa damnata, masa potępiona, poszlibyśmy do piekła przecież. Poszlibyśmy do piekła. I bez tego ducha ofiary, bez ofiary naszego zdania się na Boga, świat nie przedstawia dla Boga żadnej właściwie wartości. Można temu sprzeciwiać, ale wówczas jesteśmy podobni do tej gliny, która buntuje się pod rękami gancarza. A my, moi drodzy, nie bądźmy podobni do mokrej, buntującej się gliny. Poddajmy się boskiemu artyście, który uformuje nas na kształt swoich wybranych, przede wszystkim na kształt naszej Królowej Matki Najświętszej Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.